Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Blisko 600 dni trwał w Polsce stan wojenny ogłoszony 13 grudnia 1981 roku. Na mocy uchwały Rady Państwa z 12 grudnia 81 Polacy obudzili się następnego dnia w nowej rzeczywistości. Około 10 tysięcy osób zostało internowanych, zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach. Wprowadzono godzinę milicyjną, wyłączono telefony, zakazano swobodnego przemieszczania się poza obrębem miejsca zamieszkania. Na ulicach pojawiło się uzbrojone wojsko. 3 dni później doszło do pacyfikacji w kopalni Wujek. Zginęło tam 9 górników. Byli pierwszymi śmiertelnymi ofiarami zbrojnego tłumienia strajku przez uzbrojony w pistolety maszynowe pluton ZOMO. W starciu rannych zostało kolejnych 23 górników. Po masakrze w Wujku wszczęto śledztwo, ale bardzo szybko zostało ono umorzone. 20 stycznia 1982 roku prokuratura wojskowa uznała, że zamowcy działali w warunkach obrony koniecznej i użyli broni zgodnie z przepisami. Do oceny zdarzeń z 16 grudnia 81 roku powrócono 10 lat po masakrze. Kolejne odsłony procesu trwały aż 28 lat. W 2009 roku Sąd Najwyższy ostatecznie odrzucił kasacje wniesione przez obrońców skazanych zamówców. W 2019 roku przed sądem stanął przez lata ścigany europejskim nakazem zatrzymania Roman S., członek specjalnego plutonu ZOMO, który długo ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Prawomocny wyrok zapadł w czerwcu 2020 roku. Orzeczono, że jest winny i skazano go na 3,5 roku pozbawienia wolności.